pamiętajcie tylko o tym, aby nie zabrakło im wody. Jeśli chodzi o szkodniki, to tak naprawdę w tym momencie pilnujcie tylko i wyłącznie mszycy i przędziorka. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe. Witajcie w pierwszym komunikacie różanym w tym roku. Mamy 4 dzień czerwca, niedziela. Zaczyna się najpiękniejszy miesiąc dla wszystkich, którzy kochają róże. Te odmiany najwcześniejsze, jak Maygold, jest już w pełni kwitnienia, a wiele odmian zaczyna kwitnąć. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o najważniejszych rzeczach, o których należy pamiętać w czerwcu w pielęgnacji róż. Do tej pory mieliśmy fantastyczną pogodę. Zima była łagodna, wiosna była stosunkowo chłodna, późna, ale wilgotna. To wszystko sprzyjało dobremu rozwojowi roślin. Natomiast teraz, w czerwcu, sytuacja się troszeczkę zmieniła, choć i tak uważam, że jest bardzo dobrze. Jedynym takim dużym wyzwaniem jest to, że czerwiec zapowiada się miesiącem suchym. Wobec tego należy dbać o to, żeby oszczędzać wodę, żeby z ziemi, z podłoża tej wody wyparowało nam jak najmniej i żeby róże miały tą dostępność. Pokażę Wam, co się dzieje wtedy, kiedy tej wody jest za mało. Powiem, co należy wtedy zrobić. I pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych róż, które w tym momencie kwitną. Zaczynamy. Jesteśmy tutaj na poletkach testowych, o których wspominałem. I chcę Wam tutaj pokazać, na co należy zwrócić uwagę w tak suchym miesiącu, jak zapowiada się czerwiec. Zobaczcie, to są wszystko młode rośliny, sadzone z gołego korzenia na wiosnę, teraz. My tutaj mamy glinę, wobec tego nie boję się tak bardzo o dostępność wody, bo tej wody w głębi jest zgromadzone bardzo dużo, ale to, co należy w tym momencie zrobić, to zobaczcie, ta powierzchnia tutaj, ona musi być taka właśnie spulchniona. Dzięki temu zatrzymamy parowanie z gleby i cała woda będzie dostępna dla roślin. Gdybyśmy tego nie zrobili, to stałoby się mniej więcej coś takiego jak tutaj, że to podłoże zaczęło pękać. To wysychanie i utrata wilgoci z podłoża byłoby dużo, dużo większe. Dlatego pamiętajcie, najważniejsza rzecz teraz to nie to, żeby bardzo często podlewać rośliny, ale sprawić, żeby podłoże albo było ściółkowane korą, albo jeśli nie jest ściółkowane korą, to żeby było spulchnione u góry, bo wtedy utrata wody z podłoża nie jest tak duża i roślina ma do dyspozycji więcej wody. A co się stanie, kiedy tej wody jest za mało i roślina cierpi częściowo na niedostatek wody? Dzieje się coś takiego, że nawet rośliny odporne, nawet te odmiany z ADR-em, mogą wykazywać objawy chorobowe. Zaraz Wam pokażę, jakie. Mamy tutaj przykład róży, która jest dość podatna na mączniaka, ale pamiętajcie, że nawet te odmiany, które są stosunkowo odporne, nawet te z ADR-em, wtedy, kiedy jest tak bardzo sucho, mogą mieć takie objawy, jak Wam tutaj pokażę. Zobaczcie, tutaj i tutaj jeszcze lepiej widać. Widzicie już na liściach charakterystyczny biały, taki srebrny nalot. I takich objawów możecie się spodziewać na swoich roślinach częściej w tym miesiącu, dlatego właśnie, że jest sucho. Zadajecie mi pytania, co z tym zrobić. Odsyłam Was do filmiku, który nagrałem o tym, jak poradzić sobie z mączniakiem prawdziwym. I tam jest wszystko powiedziane o tym, dlaczego ta roślina choruje, jak postępować, żeby pozbyć się tej choroby. Samo pryskanie nie załatwi sprawy, dlatego że powodem jest brak odpowiedniej ilości wody głęboko w podłożu. Ale również, jeżeli już wystąpiły takie objawy, jak tutaj widać, a Wy zalejecie te rośliny, czyli dostarczycie tą wilgoć, to nie liczcie na to, że bez użycia chemii te objawy znikną.
trzeba połączyć i jedno i drugie. Samo stosowanie chemii bez zalania podłoża nie da efektu, jak również samo zalanie podłoża bez zastosowania chemii wtedy, kiedy objawy są już tak mocno zaawansowane jak tutaj, też nie da efektu. Jeżeli będziecie mieć pojedynczy listek, jeden pęd gdzieś z objawem mączniaka, możecie go usunąć i wtedy nie musicie stosować chemii. Wystarczy, że zalejecie tą roślinę i usuniecie te chore liście czy chory pęd. A teraz chcę Wam pokazać najczęstszy błąd, jaki spotykam, kiedy widzę źle pielęgnowane róże w ogrodzie. Tutaj mamy taki przykład. Zobaczcie, mamy róże, które słabo rosną. Cięliśmy je na wiosnę i one nie wyglądają tak, jak ja bym chciał, żeby wyglądały. Głównym powodem tego, że tak jest, jest, zobaczcie, tutaj to. Nie unikajcie takich sytuacji. To jest błąd, olbrzymi błąd, jeśli roślina rośnie w murawie. Często się tak zdarza. Często widzę w ogrodach, że są róże posadzone, jakieś marniutkie, rabatowe róże, które walczą o przeżycie. Dlaczego? Dlatego, że rosną po prostu w murawie. Ta murawa wrasta w cały ten krzew i ten krzew po prostu walczy o przeżycie. To należy usunąć, spulchnić podłoże albo wyściółkować korą tak, żeby tutaj był dostęp i powietrza, i wody swobodny, i nawozów. W takim przypadku jak tutaj ani nawozy nie dotrą do korzeni, ani woda w odpowiedniej ilości nie dotrze do korzeni. Również jak się zrobi taka gęsta darń, to i dostęp powietrza do tych korzeni jest utrudniony. Unikajcie takich sytuacji. Często zadajecie też pytania, czy jakiś pęd, który wyrasta gdzieś od ziemi, jest pędem dzikim, czy należy go usuwać, czy jest pędem szlachetnym. Zobaczcie, tutaj mamy klasyczny pęd szlachetny, na którym strasznie nam zależało na wiosnę, kiedy cięliśmy te róże, bo ten pęd będzie pędem szkieletowym dla tej róży na następne lata. Czym on się różni od pędu dzikiego? Jest on przede wszystkim czerwony, choć zaraz Wam pokażę, że i dzikie pędy też na początku mogą być czerwone, ale co ważne, liście są błyszczące. Nie zwracajcie na to uwagi, ile jest listków, tak jak tutaj, czy są to listki, liść składający się z 5 listków, czy z większej ilości listków. To jest bzdura. Ktoś kiedyś powiedział taką bzdurę w internecie i to się powiela, że szlachetne pędy mają liście tylko 5-listkowe. Tak nie jest. Mogą być liście 7-listkowe, 9-listkowe i też to jest pęd szlachetny. Istotą jest to, że na przykład tak jak tu jest to pęd, liść błyszczący. Najczęściej pędy dzikie od podkładki mają pędy liście matowe. I na to zwracajcie uwagę. I tutaj chcę Wam pokazać, jak to fajnie widać. Mamy odmianę szlachetną, gdzie liście są błyszczące i mamy pędy, w których liście są matowe. One akurat faktycznie są 9-listkowe w tym momencie, ale nie ilość listków decyduje o tym, że jest wyznacznikiem tego, że jest to pęd dziki, ale to właśnie, że te listki są matowe. I to są dziki, które należy usuwać u nasady. To jest czasem jest bardzo trudne, tak jak teraz, bo trzeba tam zanurkować, odgrzebać nasadę i wyrwać taki pęd. Nie odcinać go, tylko go wyrwać. Tutaj mamy róże na pniu Red Foxy, czyli różę pomarszczoną, niską, zaszczepioną na niewysokim pniu. I teraz Wam pokażę, że tutaj też wyrastają dziki, które należy usuwać. Widzicie, to są te dzikie pędy, które należy usuwać, chyba że chcecie zastąpić ten pień nowym pniem i zaokulizować, czy to w tym roku, czy w przyszłym roku, na tych pędach jeszcze raz tą samą lub inną odmianę, to możecie je zostawić. Jeśli nie, to musicie to usuwać. I zobaczcie, należy to odgrzebać. Dlatego jestem fanem ściółkowania korą, że dużo łatwiej jest nam dotrzeć, później dużo łatwiej jest odgrzebywać to miejsce, dotrzeć i zrobić coś takiego. Widzicie? O, pyk. O, wyrywam go. Drugiego też mogę wyrwać lub mogę go zostawić, gdybym chciał zastąpić ten pęd. Może go zostawię, zobaczymy, jak on będzie rósł, bo ten pęd, ten pień starej róży już jest dosyć stary, częściowo popękany, może go będę chciał zastąpić nowym, więc tego tak zwanego dzika zostawię w przyszłym roku na przewodnie. Jeśli chodzi o te wczesne odmiany róż,
to zobaczcie, tutaj mamy fajny przykład róż z grupy Binnenweide, tych miododajnych miniatur, i świetnie widać różnicę, mimo że są to odmiany z tej samej grupy, jak mocno się różnią. Najwcześniej zakwita nam odmiana Hellrot, jest teraz w pełni kwitnienia, jest ona niziutka, tak? Ale nie wszystkie odmiany z tej samej serii mają tą samą budowę, są tak samo niskie. Zwróćcie uwagę, że tutaj odmiana Weiss jest dwukrotnie większa od Hellrot i podobnie będzie z odmianą Binnenweide Rosa. Też ona należy do wysokich róż. W tym momencie może nie wygląda jeszcze tak okazale jak Weiss, ale też będzie duża. Z wcześniej kwitnących róż w tym momencie już kwitnie Rhapsody in Blue. Zakwitają te pędy najniższe, najsłabsze, a te najmocniejsze pędy będą kwitły w późniejszym terminie. Zobaczcie, że dorasta do wysokości 1,5 metra ten pęd jeden, jednoroczny, tegoroczny. Tutaj już zaczynają pomału rozkwitać róże pienne z tej grupy trzech sióstr. Rosen Königin, Rosen Prinzessin i Rosarium. To już za chwilę. Większość róż wielkokwiatowych zakwitnie troszeczkę później niż miniatury, niż róże rabatowe. Tu mamy, szczególnie jeżeli robiliście cięcie na wiosnę. Tak, ja w przypadku róż wielkokwiatowych robiłem tutaj cięcie na wiosnę i zobaczcie, że one będą troszeczkę później kwitły. Myślę, że nie wcześniej jak w połowie czerwca. A te róże, które nie były cięte lub z róż rabatowych, już prawie dochodzą do pełni kwitnienia. Jeśli chodzi o te róże, które do Was wysyłamy w tym momencie, czy to w małych doniczkach, czy to w dużych doniczkach, tak jak te tutaj, to jest sytuacja jest podobna. Miniatury zaczynają zakwitać. W pierwszej kolejności właśnie Hellrot, potem inne odmiany z grupy Binnenweide, ale dużo odmian jeszcze, tak jak Binnenweide Rosa czy Binnenweide Weiss, jeszcze nie kwitną i zakwitną trochę później. Zatem pamiętajcie, czerwiec, najfajniejszy miesiąc dla wszystkich, którzy kochają róże, zaczyna się sucho. Pamiętajcie, żeby dostarczać różom odpowiednią ilość wody, a przede wszystkim dbać o to, żeby ta woda nie odparowywała bez sensu, niepotrzebnie. Jeśli zauważycie objawy mączniaka, sięgnijcie po nasz film i zobaczcie, w jaki sposób sobie z nim poradzić. Jeśli chodzi o szkodniki, to tak naprawdę będą dwa problemy. Mszyca, z którą jest dość łatwo sobie poradzić i która nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, nawet jak nie podejmiecie walki z mszycą, to ona nie zniszczy Wam roślin. I drugi szkodnik to przędziorek, z którym jest trochę trudniej, ale też na naszym kanale macie film o tym, jak sobie poradzić z przędziorkiem. Jeżeli zastosujecie się do tych rad, które tam są, to na pewno sobie poradzicie. Pamiętajcie jeszcze o jednej chorobie, o której kiedyś wspominałem, to rdza róży. Wydawałoby się, że taka sucha pogoda jak teraz w czerwcu nie będzie sprzyjała rozwojowi rdzy, ale dokładnie przeglądnijcie swoje rośliny, ponieważ w maju majowe deszcze mogły spowodować pierwsze objawy rdzy, których teraz jeszcze nie dostrzegacie, ale jak dokładnie przyjrzecie się tym dolnym liściom, szczególnie u odmian podatnych albo u tych odmian, których wcześniej mieliście rdzę, to możecie tam zauważyć już pierwsze takie pomarańczowe kropki na liściach i to znaczy, że ta rdza się już pojawiła i też sięgnijcie po ten film o rdzy, który nagrałem i zastosujcie się do tych metod, które zalecam walki z rdzą. Na dzisiaj to tyle i zapraszam Was do zasubskrybowania, włączenia sobie powiadomienia, bo wkrótce pojawią się nowe, ciekawe filmy pokazujące fantastyczne odmiany i mamy dla Was jeszcze parę niespodzianek, także bądźcie na bieżąco, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym filmie.